Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpocznijmy przygotowanie do modlitwy słowem od krótkiej modlitwy. Zawierzmy czas naszego rozważania słowa, zgłębiania, konfrontowania się z nim Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Słuchajmy się najpierw we fragment Ewangelii z czwartku 12 tygodnia okresu zwykłego. To fragment z Ewangelii Mateusza z rozdziału 7, wersety od 21 do 29. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia? I nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w piśmie. Komentując tę Ewangelię, czy wprowadzając w modlitwę słowami tej Ewangelii, chciałbym skorzystać z pewnej intuicji rodzącej się we mnie na bazie pierwszego czytania, które również jutro usłyszymy. Usłyszymy fragment z przedostatniego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Ten fragment opowiada o oblężeniu Jerozolimy, następnie o jej zdobyciu przez króla babilońskiego Nabuchodonozora oraz o deportacji króla judzkiego Joachima, jego dworzan i deportacji wielu mieszkańców Jerozolimy do Babilonii. Można zapytać, czemu ma służyć tak dobrane czytanie? Po co nam ta historia ze Starego Testamentu? Czasem może pytamy, po co w ogóle nam Stary Testament? Kościół odpowiada, że przyjście Syna Bożego na świat było, jest tak ważnym wydarzeniem, że trzeba je było przygotowywać w ciągu wieków. Trzeba długiego procesu przygotowania człowieka na wcielenie Syna Bożego. Więc historia biblijna Starego i Nowego Testamentu, rozciągnięta na wieki, rozciągnięta na tysiąclecia, uczy nas mądrości, uczy nas dalekowzroczności, uczy nas, że jesteśmy częścią jakiegoś narodu, najpierw jakiejś wspólnoty, potem jakiegoś narodu,
że jesteśmy cząstką historii, która jest rozciągnięta na wiele, wiele lat, że nasze życie, pozytywnie bądź negatywnie, budująco lub dewastująco, wpisuje się w historię jakiejś wspólnoty, jakiegoś narodu. Tak jak zdrada Judasza czy zaparcie się Piotra, o których słyszymy w Ewangelii, nie były jedynie chwilowymi wypadkami przy pracy, ale gorzkimi owocami jakiegoś procesu rozciągniętego w czasie. Tak, uprowadzenie Judejczyków do niewoli w Babilonie też jest trudnym, gorzkim owocem jakiegoś dłuższego procesu rozpadu państwa, osłabienia państwa, które rodzi się z jakiegoś dramatu, rozpadu, osłabienia osób tworzących tę wspólnotę. Kiedy potem czytamy w Starym Testamencie o ich powrocie z niewoli po 70 latach, taka lektura może nas uczyć również dalekowzrocznego patrzenia. Wspólnota, na przykład państwowa, możemy wyciągnąć taki wniosek z tej historii biblijnej, słabnie i rozsypuje się przez lata. Odbudowa takiej wspólnoty to również proces rozciągnięty w czasie, mozolny, wymagający dużej cierpliwości, pracy nie tylko jednego pokolenia, ale wielu pokoleń. W tym kontekście sięgnąłem do intuicji ojców Soboru Watykańskiego II, wyrażonej w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Posłuchajmy fragmentu tego dokumentu. Świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i najgorszego. Stoi bowiem przed nim otworem droga do wolności i do niewolnictwa, do postępu i cofania się, do braterstwa i do nienawiści. Poza tym człowiek staje się świadomy tego, że jego zadaniem jest pokierować należycie siłami, które sam wzbudził, a które mogą go zmiażdżyć lub też służyć mu. Dlatego zadaje sobie pytania. Zakłócenia równowagi, na które cierpi dzisiejszy świat, w istocie wiążą się z bardziej podstawowym zakłóceniem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. W samym bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on z jednej strony wielorakich ograniczeń, z drugiej strony czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia. Przyciągany wielu polętami, musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie. Powtórzmy to ostatnie zdanie. Stąd człowiek cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie. W tej historii z Księgi Królewskiej chciałbym zatrzymać się przy jednej, może prostej informacji, że wśród uprowadzonych byli wszyscy kowale i ślusarze. Znaczenie hebrajskich słów oddanych w polskim przekładzie przez kowale i ślusarze nie jest do końca pewne, ale opis deportacji pokazuje, że okupant uprowadzał przede wszystkim tych, którzy w Babilonie byli użyteczni, a którzy pozostawieni w ojczyźnie swojej mogli być potencjalnie niebezpieczni.
W jednym z tłumaczeń znajdziemy bardziej opisowe określenie tych zawodów. Usłyszymy: Nabuchodonozor przesiedlił wszystkich przywódców i ludzi o większym znaczeniu, w tym każdego biegłego w budowaniu i obróbce metali. Po czym dodaje: w kraju została jedynie biedota. Uprowadził wszystkich mężczyzn w sile wieków w liczbie 7000, biegłych w budowaniu i w obróbce metali w liczbie 1000 i wszystkich zdolnych do służby wojskowej. Kryterium deportacji wydaje się być proste. Ludzie wykształceni, specjaliści, jako niewolnicy przyczynią się do rozbudowy Królestwa Babilońskiego, bądź w ramach wojska będą służyć do rozprzestrzeniania tego królestwa. Mamy obraz zabiegu o budowanie królestwa, do którego potrzeba ludzi kompetentnych i to wielu. Taka budowa jest rozciągnięta w czasie. I z takim właśnie obrazem chcę przejść do Ewangelii, która mówi o Królestwie Niebieskim. Słowo, powtórzę, uczy mnie dziś dalekowzroczności w budowaniu. Ta dalekowzroczność w przypadku Jezusa wyraża się najpierw w trosce o fundament. A fundamentem jest słowo wcielone dużymi literami i słowo wcielone małymi literami. U początku budowy, w trakcie budowy, przy końcu, a więc zawsze trzeba mieć wzgląd na fundament. Fundament budynku wyznacza na przykład umiejscowienie ścian nośnych, a tych na etapie budowania i remontu nie można osłabiać. Ścianki działowe, czyli sprawy drugorzędne, można wykonać, umiejscowić wedle doraźnych potrzeb, ale fundamentu i ścian nośnych naruszać nie wolno. Z jednej strony istotną jest nasza relacja z Jezusem, Słowem wcielonym, ale Jezus zwraca dzisiaj naszą uwagę na to, byśmy i my stawali się Słowem wcielonym, małymi literami, Słowem wcielonym. To znaczy, żebyśmy Słowo Boga rozpoznane jako wolę Pana Boga wcielali w czyn. To charakterystyczne, że w Ewangelii Mateusza ta wola Boga została określona jako wola Ojca. Wola Ojca, czyli wola kogoś, kto pragnie życia i daje życie. Wola tego, kto chce budować życie, kto chce zabezpieczać życie, kto chce rozprzestrzeniać życie. Może być bardzo konfrontujące zatrzymanie się przy słowie Jezusa, który mówi, że wielu, wielu powie mi w owym dniu. Wielu. A więc Jezus uwrażliwia na to, że to nie będą odosobnione przypadki. Wielu będzie mówiło, zaznacza Jezus, prorokowaliśmy, wyrzucaliśmy złe duchy, czyniliśmy wiele cudów. A wszystko to działo się mocą imienia Pana Jezusa, co wraca jak refren w tej wypowiedzi Jezusa. Tymczasem i ku takiemu pytaniu prowadzi mnie to słowo. Pytanie jest, czy moc imienia Jezusa, moc imienia Kyriosa, moc Kyriosa, zbawiająca miłość, czy ta moc Kyriosa mnie scala? Czy ona mnie skleja? Czy ta moc Kyriosa skleja takie ziarenka piasku, prochu, jakim jestem? Przypomnijmy ten obraz stworzenia. Bóg stworzył człowieka. Człowiek jest jakby suma prochu i tchnienia Bożego. Tchnieniem Bożym, pełnym życia tchnieniem Ojca i Syna jest Duch Święty. Czy ja pozwalam, żeby On tego we mnie dokonywał, żeby stał się we mnie ożywicielem? Jeszcze jedna propozycja związana jest ze słowem władza.
Ewangelista mówi, że Jezus uczył jak ten, który ma władzę. To słowo wróci również w ostatnich wersetach Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus, zanim pośle uczniów na świat z misją głoszenia Ewangelii, powie im: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To greckie słowo exousia wywodzi się od czasownika złożonego ex esti, ek, czyli przyimek wskazujący na źródło, skąd coś pochodzi, i eimi, być. Prawdziwa władza, prawdziwy autorytet pochodzi z tego, kim jesteśmy. Jezus jest Słowem wcielonym. Jezus Chrystus jest Słowem, które stało się ciałem i dlatego ma autorytet. Mówi z siebie samego. Mówi sobą, a jeśli trzeba, również słowami. I my będziemy mieć autorytet, gdy to, co robimy, co mówimy, będzie miało źródło w tym, kim jesteśmy. A kim jesteśmy? Nasza tożsamość to dziecko Ojca. Jeśli mamy wypełniać wolę Ojca, jesteśmy również dziećmi Ojca. Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, powie święty Paweł w liście do Rzymian. I na zakończenie. Intuicja związana, tak to sobie nazwałem, z rozbudzaniem w sobie pragnienia, aby oddać wszystkie swoje zdolności, talenty budowlane, aby oddać siebie samego do dyspozycji króla w czerwonej koronie, nie do dyspozycji jakiegoś króla babilońskiego, który mnie zniewolił, ale do dyspozycji króla w czerwonej koronie, który chce, żebym rozwijał się jako osoba, jako dziecko Ojca. Stać się dobrowolnie jak Maryja, dobrowolnie jak Paweł, niewolnikiem Boga. Oddać się decyzją swojej woli w niewolę Pana Boga. Nasz założyciel, ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan, ufamy, że niedługo odbędzie się jego beatyfikacja. Tydzień temu został zatwierdzony przez papieża cud dokonany za jego wstawiennictwem. Siebie samego i współbraci zachęcał, korzystając ze słów świętego Jana Chryzostoma. Zapisał je dla siebie w dzienniku duchowym, w dokumencie, który przygotowywał, sporządzał dla siebie samego, ale też powtarzał współbraciom. Ta myśl świętego Jana Chryzostoma brzmi: jeden, który ma ogień gorliwości dla wiary, może sprowadzić cały naród na prawą drogę. Dlatego między innymi przytoczę fragment jednego z przemówień. Dlatego niech was zawsze ożywia gorliwość o duszę. Pamiętajmy o słowach świętego Chryzostoma. Sufficit uno homo, unus homo, zelo successus, totum corrigere populum, unus sufficit, jeden wystarczy. Jeśli wystarczy już jeden, to co dopiero wielu? Nie oglądajmy się może na innych, ale rozpocznijmy od siebie. Ufając, że Pan Bóg połączy nasze działania na korzyść wspólnot, w których żyjemy, na korzyść wspólnoty Kościoła, na korzyść narodu, którego jesteśmy członkami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.